No dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam po raz ostatni. No, niestety po raz ostatni, historie historiami przez najbliższy czas. Mamy trochę różnych akcji i mogę być po prostu niedostępny, więc na ten moment moje historie dobiegają końca, ale kto wie, może jeszcze wrócę. Jeżeli chodzi o wszelkie moje przeżycia, których doświadczałem tu, tam, a gdziekolwiek, często pytany jestem, nawet w komentarzach pod tymi ostatnimi historiami, o prawdziwość takich legend jak Wendigo, niektórzy mówią Wendigo, czy też Derek. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, to może sobie wygooglować. To jest teraz bardzo dobry moment. No i choć muszę przed wami wszystkimi przyznać, że żaden ze mnie ekspert w tej dziedzinie, no to poczytałem trochę o tych zjawiskach i myślę, że słyszałem kilka historii z naszej pracy, które mogą być związane z tymi mitycznymi stworami. Znacie to przysłowie, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Myślę, że jest ono jak najbardziej prawidłowe. No ale jak wiecie, staram się nie myśleć zbyt wiele o porytych sprawach, które dzieją się w tych lasach. Inaczej się nie da. To tak jak z pracą w szpitalu. Możesz całymi dniami zamartwiać się, ilu ludzi tam zmarło i jak wiele duchów lub innych zjaw, nazwijcie to jak chcecie, czai się w tamtejszych murach. Ale jeśli będziesz tak myśleć, raczej nic dobrego z tego dla ciebie nie wyniknie. Tylko sprawi, że praca będzie jeszcze trudniejsza. Wielu ratowników SAR ma takie podejście. Wykonujemy swoją robotę jak gdyby nigdy nic. Jak już raz się przestraszysz, albo wpadniesz w jakąś paranoję, raczej nie uda się już tego odkręcić. I to właśnie dlatego tak dużo rekrutów rezygnuje ze służby u nas. W moim parku mamy szczególnie wysoką ilość zwolnień. Nowi pracownicy spinają się o każdą nietypową rzecz, której doświadczają. No i nie potrafią odpuścić. W tej robocie po prostu trzeba umieć się do tego przyzwyczaić. I tyle. Zamknąć się i robić swoje. Rozmawiałem z KD. Nazwijmy KD. Chciałem dowiedzieć się, jakie są jej przemyślenia o Wendigo. Nie miała nic szczególnego do powiedzenia na ten temat, prócz tego, że stara się nie myśleć o tych zjawiskach zbyt wiele. Dodała tylko, że jej kumpel miał przeżycia, które mogłyby wskazywać na coś podobnego do Wendigo. Skontaktowałem się z nim przez Skype'a i zgodził się mi o tym opowiedzieć. Wie już o moich nagraniach i pozwolił mi nawet zamieścić swoją historię w całości. Najlepszym dla was będzie po prostu teraz odtworzenie naszej rozmowy. Po co mam ją streszczać, skoro mam ją nagraną? Więc uwaga, za chwilę odtworzymy i proszę. Dorastałem w środkowej części stanu Oregon. Znajduje się tam rezerwat o nazwie Warm Springs, około 2 godzin drogi od mojego domu. Kiedy byłem dzieckiem, często jeździłem tam na kempingi. Wiesz, nie do samego rezerwatu oczywiście, ale tam w okolice. Poznałem wiele dzieciaków, które stamtąd pochodziły. Najbardziej zakumplowałem się z Nolanem. Spędzaliśmy razem dużo czasu, kiedy tylko mogliśmy. Nasi rodzice również się polubili. Umawialiśmy się na wspólne kempingi. Zazwyczaj, wiesz, trwały one około 2 tygodni, więc no, całkiem długo. No tak. A mieliście kampera? Tak, mój ojciec miał.
ale zabieraliśmy też namioty i cały sprzęt kempingowy. Rozbijaliśmy je gdzieś z dala od kampera i szczerze mówiąc, wolałem spać w namiocie. No i jednego roku spotkaliśmy się z Nolanem na wakacjach. Mieliśmy może wtedy po 12 lat. Chcieliśmy rozbić namiot przy rzece. Wiesz, no, mieliśmy taką zajawkę, że zobaczymy, jak to jest łowić ryby w nocy. Byliśmy może z 500 metrów od głównego obozu, no ale pamiętam, że dystans ten był wystarczający, żebyśmy nie słyszeli ani nie widzieli innych ludzi. Przez cały dzień łaziliśmy po okolicy i się wygłupialiśmy. Już nawet niezbyt pamiętam szczegółów, ale ostatecznie zajęliśmy się rozpalaniem ogniska. Nolan bardzo mi zaimponował. Miał krzesiwo i to właśnie nim odpalił drewno. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a było to bardzo fajne. Nauczył mnie, jak się nim posługiwać i odpalaliśmy wtedy różne rzeczy. Takie głupie pomysły. Jak teraz o tym myślę, to naprawdę, no, było to tragiczne myślenie z naszej strony. No bo wyobraź sobie, był środek lata. Straż pożarna ogłosiła zagrożenie pożarowe na dość wysokim poziomie, a my co? Ale dzięki Bogu nie wzniecili żadnego pożaru. Kiedy zrobiło się już ciemno, usiedliśmy i zaczęliśmy gadać o rzeczach, o jakich rozmawiają 12-letni chłopcy. Już teraz nie pamiętam, co to było tak konkretnie. Pamiętam za to, że w pewnym momencie spojrzał za moje ramię na rzekę i zapytał mnie, czy coś tam widzę. Namiot rozbiliśmy jakieś 5 metrów od rzeki, koło jej najszerszego miejsca. Od drugiego brzegu dzieliło nas może z 10 metrów. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ woda była tam zawsze zimna. Co wiesz, przy letnich upałach było dla nas bardzo ważne. Spojrzałem za siebie. No i rzeczywiście, widziałem coś tam brudzącego w wodzie. Z miejsca, w którym siedzieliśmy, wyglądało to trochę jak jeleń, ale nie mogłem przyjrzeć się dokładnie. Wiesz, rozpaliliśmy ognisko i trochę ono już mi w tym przeszkadzało. Wstałem więc, no i podszedłem bliżej. Zauważyłem poroże. Wywnioskowałem więc, że jest to samiec. No ale to było trochę dziwne, że wszedł do wody i na dodatek zmierzał dokładnie w naszą stronę. Zapytałem Nolana, co o tym myśli i co według niego powinniśmy zrobić. Popatrzył w ognisko z dziwnym wyrazem twarzy i powiedział mi, żebym po prostu usiadł koło niego i się zamknął. No to tak zrobiłem. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Wyszeptał, żebym to po prostu zignorował i kontynuował rozmowę jak gdyby nic, ale no ja nie mogłem wydusić z siebie już ani słowa. Opowiadał o odcinku jakiegoś programu, który oglądał, ale ja słyszałem tylko tego jelenia, więc nie zwracałem zbytnio uwagi na to, co mi opowiadał. Próbowałem spojrzeć nad jego ramieniem. Tym razem on siedział tyłem do wody i zobaczyć, co dzieje się w rzece. Ale za każdym razem, gdy chciałem to zrobić, Nolan uderzał mnie lekko w bok i kazał mi patrzeć na niego. Ostro się przestraszyłem. I wtedy usłyszałem, jak jeleń wychodzi z wody. Zdałem sobie sprawę, że cokolwiek wylazło z rzeki, nie jest na pewno jeleniem. A wiesz, czemu tak pomyślałem? Bo żaden jeleń nie chodzi na dwóch nogach. Chciałem wstać. Zacząłem świrować.
Ale Nolan tylko mnie przytrzymał i zaczął mówić jeszcze głośniej o tym programie telewizyjnym, jak cokolwiek by mnie to obchodziło. Widziałem po nim, że boi się tak samo jak ja, a może nawet i bardziej. Pochylił się w moją stronę i wyszeptał, że cokolwiek się stanie, nie mogę rozmawiać z tym stworzeniem. Zobaczyłem, że to coś podeszło bliżej i stało już dokładnie za plecami Nolana. Myślałem, że się po prostu zeszczam w majtki. Chciałem uciekać jak najdalej. I prawdopodobnie zrobiłbym to, gdybym był sam. Ale nie chciałem zostawiać kolegi. Siedziałem więc dalej i tylko ukradkowo spoglądałem na to stworzenie. Nie było zbyt wysokie, ale jego postawa była strasznie dziwna. Jakby miał problem ze środkiem ciężkości. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale wyglądał, jakby był pochylony zbyt bardzo do przodu. To stworzenie po prostu stało za plecami Nolana już całkiem długi czas. W końcu Nolan nie miał już o czym mówić. Skończyły mu się tematy i przez chwilę zapanowała cisza. Ognisko wydawało trzaskające dźwięki. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że słyszę, jak to coś zaczyna mówić bardzo niskim głosem. Nie słyszałem, co dokładnie mówi. Pochyliłem się lekko do przodu. I wtedy naprawdę zlałem się w majty. Ponieważ to coś również się pochyliło. Nie mogłem dostrzec twarzy tego czegoś, ale widziałem jego oczy. Były zamglone, jakby mleczne. Wyglądało to jak we Władcy Pierścieni, kiedy Frodo wpadł do jeziora i widział martwych ludzi. Dokładnie tak wyglądały oczy tego stworzenia. Wszystko, co widziałem, to te oczyska tuż nad głową Nolana i niewyraźny zarys poroża. Nie wiem, jak musiała wyglądać moja twarz w tym momencie, ale w tej samej chwili ja i Nolan wstaliśmy i zaczęliśmy uciekać stamtąd jak poparzeni. Biegliśmy ile sił w nogach, aż dotarliśmy do głównego obozu. Moje spodnie były mokre od szczyn, więc najszybciej jak się dało ściągnąłem je i rzuciłem w krzaki. Oboje zatrzymaliśmy się przed kamperem mojego ojca. Patrzyliśmy w las. Stworzenie nas nie goniło. Ledwo mogliśmy złapać oddech, czaisz? Zapytałem Nolana, co to było. Ale on odpowiedział, że nie wie. Powiedział, że dziadek ostrzegał go, że jeśli coś podejdzie do niego, kiedy będzie na jakimś pustkowiu, nigdy nie powinien rozmawiać z tym czymś, ani słuchać, co ma ono do powiedzenia. Chciałem też dowiedzieć się, czy Nolan również słyszał, jak ten nasz niedoszły jeleń przemówił. Powiedział mi, że jedyną rzeczą, jaką był w stanie zrozumieć, to słowa "pomogę wam". Z tego, co pamiętam, tej nocy spaliśmy w kamperze, a następnego dnia wróciliśmy do domów. I już nigdy nie zobaczyliśmy niczego podobnego. No i myślę, że tyle wam w zupełności wystarcza. Przypomina mi to trochę legendę o Wendigo. Jest takie zdanie, które służy do jego określenia. I myślę, że w tym przypadku pasuje idealnie. Jest to duch samotnych miejsc.
Chciałem się też dowiedzieć czegoś więcej o mężczyźnie bez twarzy. Zacząłem pytać o to moich znajomych i jeden z nich powiedział, że kiedy wykonywał prace konserwacyjne w parku, zobaczył kogoś takiego. Poszliśmy na kolację do miasta. Było nas pięcioro, wliczając mnie. Kolega opowiedział mi, że odmalowywał właśnie punkt informacyjny w parku i usłyszał, jak jakiś mężczyzna pyta go o drogę na najbliższe pole namiotowe. Nie mógł się odwrócić i spojrzeć na niego, ponieważ stał na drabinie. Ale powiedział, że nie ma żadnego w pobliżu. Ale jeśli pójdzie ścieżką prosto, jeszcze przez jakieś 6 kilometrów, to dojdzie do innego parku i tam znajdzie pole. Zapytał, czy może jeszcze jakoś pomóc. Mężczyzna odrzekł, że nie i podziękował za wskazówki. Mój kumpel dalej malował, ale słyszał, że ten facet nie odszedł. Kiedy tylko podszedł i zaczął do mnie mówić, włosy na karku stanęły mi dęba. Sam nie wiem dlaczego. Po prostu poczułem się dziwnie zaniepokojony całą sytuacją. Chciałem tylko dokończyć malowanie i spadać stamtąd jak najszybciej. Myślałem, że to może przez to, że nie mogłem się odwrócić i spojrzeć na niego. Sam nie wiem. Po prostu coś było nie tak. W powietrzu nosił się też dziwny zapach, jakby starej krwi. Spojrzałem na boki, ale nie widziałem niczego, co mogłoby go spowodować. Czekałem, aż ten facet w końcu odejdzie. Ale nie słyszałem, żeby się na to zanosiło. Wydawało mi się, że stoi za mną i po prostu się na mnie gapi. Zapytałem raz jeszcze, czy mogę mu jakoś pomóc. Zero odpowiedzi. Wiedziałem, że tam stoi. Nie słyszałem kroków, które mogłyby wskazywać, że sobie poszedł. Uznałem więc, że pora się odwrócić. Z trudem próbowałem stanąć na drabinie tak, żeby być przodem do tego gościa. Nie wiem, czy to mój mózg robił sobie ze mnie żarty, ale przysięgam ci raz. Przez ułamek sekundy, kiedy się odwracałem, ten gość nie miał twarzy. Nie miał twarzy. Rozumiesz? Była wklęsła i gładka. Prawie tam zszedłem na zawał. Kompletnie nie spodziewałem się, że zobaczę coś takiego. Chciałem coś powiedzieć. I wtedy coś jakby zaskoczyło w mojej głowie. I nagle gość zaczął wyglądać jak normalny facet. Musiałem wyglądać dziwnie, bo zapytał mnie, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałem, że tak, oczywiście, wszystko gra. Zapytał raz jeszcze o pole namiotowe. Powiedziałem mu o nim ponownie. Wskazałem drogę. No i wtedy zaczął mówić, że nie jest stąd i czy pomogę mu tam trafić. Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Bo nie ma szansy, żeby trafił do miejsca, w którym byłem, gdyby nie znał tych lasów. Nigdzie w pobliżu nie było jego samochodu. Więc jak mógł dojść tak daleko? Powiedziałem, że przepraszam, że nie mogę go podwieźć firmowym samochodem. Miałbym wtedy problemy. Zaczął prosić i mówić, że naprawdę nie wie, gdzie jest. Chciał, żebym z nim poszedł i pomógł trafić na to pole. W tym momencie zaczynałem już się trochę bać. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakaś zasadzka albo coś takiego. Powiedziałem, że mogę zamówić mu taksówkę. Wyjąłem komórkę, a on wtedy powiedział nie i odszedł bardzo szybko, ale nie ścieżką. On wszedł prosto
między drzewa. Zlazłem z drabiny i od razu wskoczyłem do furgonetki. Chciałem odjechać jak najszybciej i mieć w nosie to całe malowanie. Kiedy wyjeżdżałem z parku, zobaczyłem go w lusterku. Stał na linii drzew. Nie mam pojęcia, jak zdołał tak szybko tam dotrzeć. I tym razem... Tym razem gość znowu nie miał twarzy. Po prostu stał. Patrzył, jak odjeżdżam. I kiedy byłem tuż przed zakrętem, zrobił krok wstecz. I dosłownie zniknął między drzewami. Może to tylko takie złudzenie, ale wyglądało to, jakby się po prostu rozpłynął. Co interesujące, jak tylko ten kolega skończył opowiadać mi tę historię, odezwał się inny. Jak wiecie, czasami siedzicie sobie ze znajomymi, ktoś coś powie, a drugi podłapuje i ten to samo. Wiecie co? Ostatnio przytrafiło mi się coś dziwnego i podobnego do tego, o czym ty mówisz. Byłem w terenie. Wyznaczałem nowe szlaki. Zdarzyło się to dosłownie pośrodku niczego. Zastanawiałem się, jak poprowadzić nową trasę. Nie widziałem nikogo od dobrych 2 godzin. Niezbyt więc zwracałem uwagę na otoczenie. Głównie patrzyłem pod nogi. I wtedy, jakby znikąd, przechodziłem właśnie przez wzgórze i prawie na niego wpadłem. Był starszy, coś koło 60. Zacząłem go przepraszać, że niemal na niego wszedłem i... Wtedy zobaczyłem jego twarz. Prawdopodobnie wyglądałem wtedy jak ostatni dupek, ponieważ zatrzymałem się i po prostu się w niego gapiłem. Zajęło mi chwilę, aby zdać sobie sprawę z tego, co jest nie tak. Jego twarz była ogromna. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale nie mam pojęcia, jak mam to inaczej opisać. Głowę miał normalnych rozmiarów, zwykłą. Ale przestrzeń, jaką zajmowała jego twarz, była stanowczo zbyt duża. Jakbyście wzięli czyjąś twarz i powiększyli ją 2-krotnie i nakleili na gębę. Nic nie powiedział. Popatrzył na mnie. Zacząłem się wycofywać i przepraszać. Obszedłem go i chciałem jak najszybciej skończyć robotę i uciekać. Przez cały czas patrzyłem za siebie, bojąc się, że pojawi się nagle za mną. Jak to teraz opowiadam, to sam słyszę, że brzmi to niedorzecznie, ale wtedy... To była chyba najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w parkach. Chwilę później postanowiłem, że zmienię temat na... Dobrze wam już znane i lubiane przez was schody. Moi towarzysze stali się wtedy już trochę mniej rozmowni. Nikt nie chciał początkowo nic mówić. Naprawdę jest to dla nas temat tabu. Nawet jak nie jesteśmy w pracy. Ale stwierdziłem, że przełamię lody historią, która mi się przytrafiła. Kiedy skończyłem... Głos zabrał kolega, który opowiedział historię o facecie bez twarzy. Opowiadał jednak bardzo cicho, jakby się bał, że ktoś nas usłyszy. Kilka lat temu wybrałem się na kemping z moją dziewczyną. Byliśmy może z 3 kilometry od głównej drogi. Poszliśmy spać, ale tej nocy nie mogliśmy zasnąć. I tu ktoś, wiecie, rzucił bardzo śmieszny żart i zaczynaliśmy niebezpiecznie zbaczać z tematu, który mnie interesował, ale udało mi się nakierować rozmowę tak, żeby do niego powrócić. Ha, 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 no bardzo śmieszne, śmichom nie ma końca. Wcale nie to nam przeszkadzało. Po prostu słyszeliśmy ciągle jakieś dziwne, zawodzące dźwięki. Mój brat w młodości zgrzytał zębami we śnie. No i to mniej więcej był podobny odgłos. Dziewczyna trochę się przestraszyła. Powtarzałem jej, żeby to po prostu zignorowała, ponieważ słyszałem to już wcześniej i po prostu trzeba to zignorować.
No i w końcu dźwięk ucichł. Wiecie, co mam na myśli. Udało nam się zasnąć. Ale po jakichś 2 godzinach przebudziłem się, bo coś wydawało się być nie tak, jak powinno. Odwróciłem się na drugi bok i nie było jej w namiocie. Nie było. Spanikowałem, bo wiecie. Wybiegłem z namiotu i zacząłem ją wołać po imieniu. Nie musiałem daleko jej szukać. Była tuż przy skraju naszego obozu. Stała i patrzyła na coś między drzewami. Zauważyłem, że była strasznie blada. Ognisko już prawie zgasło, ale dawało jeszcze tyle światła, że zdołałem to dostrzec. Podbiegłem do niej, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje. Była w głębokim śnie, ale miała otwarte oczy. Objąłem ją i chciałem odprowadzić do namiotu, ale ona nie chciała się ruszyć. Bardzo cicho powiedziała coś w stylu: muszę już iść, Eddie. Muszę iść. To jest tam. Odpowiedziałem, że lunatykuje i musi wrócić do łóżka, ale ona nie drgnęła. Po prostu stała i powtarzała, że musi iść. Spojrzałem, na co ona tak spogląda. Z 10 metrów przed nią były schody. Cholerne schody. Szare, betonowe. Zaczęła iść przed siebie. Potrząsnąłem nią kilka razy i to ją obudziło. Spojrzała na mnie, jakbym zwariował, i zapytała, co ja wyprawiam, a tym bardziej, co ona robi na zewnątrz. Nie powiedziałem jej o tym, co się stało. Powiedziałem po prostu, że lunatykowała. Tego dziwnego, zgrzytającego dźwięku nie było już słychać. Wróciła ze mną do namiotu i zasnęła. Nie wiem. Nie lubię o tym myśleć, wiecie? Wszyscy wiedzieliśmy. A pamiętacie tego dzieciaka? Nie pamiętam, co to było. Tego takiego walniętego. Nie tego chorego, ten inny. Czytałem raport i były tam jego zeznania. Znaleźli go po tygodniu. Powalone to było. Musiałem podejść do tego trochę sceptycznie, bo cholera wie, co ten dzieciak uważa za prawdziwe, a co nie. Ale było tam kilka rzeczy, których nie mógł zmyślić. Jakie na przykład? Zapytałem. No przede wszystkim mówił o schodach. Mówił, że obserwował, jak jego ojciec rozpala ognisko i nagle schody pojawiły się przed nim. Czuł, że musi na nie wejść, bo inaczej stanie się coś złego. Policja nie rozumiała, o czym mówił. Potem powtarzał tylko: jak ognisko, jak ognisko, jak ognisko. Wspominał też o dziwnych dźwiękach, ale nie potrafił ich opisać. Mówił tylko, że były głośne i musiał zakrywać swoje uszy. Najbardziej zapamiętałem fragment, kiedy pytali go, gdzie zaginął. Odpowiedział, że ciągle był tu i wskazywał palcem na samego siebie. Policja myślała, że on po prostu nie zdawał sobie sprawy, że zaginął. Mówił, że w ogóle się nie bał, bo były z nim schody. I one mówiły do niego, ale nie tak jak ludzie. Jak wspomniałem, te zeznania były strasznie poryte i mam wrażenie, że policjanci nie do końca je zrozumieli i zapisali poprawnie. Uznali, że miał jakiś rodzaj amnezji i nikt inny nie był zamieszany w jego zniknięcie. No ale to nie wyjaśnia, dlaczego wrócił po tygodniu w świetnej formie. Bez żadnego zadrapania, najedzony i czysty. Ciągle pozostaje wiele pytań, na które chcę znaleźć odpowiedź. Na pewno będę kontynuował rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli różne rzeczy w tych lasach. No i dochodzimy do momentu, w którym muszę wam powiedzieć, że moi szefowie dowiedzieli się, że ktoś opowiada o schodach. Jeśli oni wiedzą, to wiedzą pewnie również dowódcy wyższego szczebla.
Jestem przekonany, że nie są z tego zadowoleni. Zostałem formalnie upomniany, żeby już nigdy nikomu o nich nie opowiadać. No i dlatego w głównej mierze muszę zakończyć opowiadanie wam swoich historii. Będzie to pewnie ostatnie nagranie z tej serii. Nie mogę ryzykować utraty pracy. To było wspaniałe, że mogłem to wszystko opisać i po prostu się wam wygadać. Ale naprawdę kocham to, co robię. Jestem potrzebny tu, w parku. Już sam fakt, że wiem, co się tu naprawdę dzieje, jest wystarczającym powodem, abym tu został. Może nie będę mógł mówić ludziom, co dokładnie się tu dzieje. Ale jeśli zauważę jakąś anomalię, będę w stanie pokierować turystów w inną stronę. Nawet nie sądziłem, że te moje opowieści staną się tak popularne. Przez to, że tak jest, usłyszałem wiele historii, które zostały zmiecione pod dywan i ukryte przed opinią publiczną. Słyszałem ich tak wiele, że większości nawet nie pamiętam. A te, które zapamiętałem, wolałbym zapomnieć. Jedna z takich opowieści dotyczyła młodej kobiety, która zaginęła na północy stanu. Na początku myślano, że po prostu uciekła z domu. Jej rodzina była patologiczna i dla nikogo nie było to dziwne, że chciała się od niej odciąć. Ale turyści zgłaszali nam, że widzieli ją w pobliżu parku na krótko po zgłoszeniu zaginięcia. Wysłaliśmy naszych ludzi na poszukiwania, żeby upewnić się, że nie postanowiła się powiesić lub coś w tym stylu. Trochę to zajęło, ale udało się ją odnaleźć. Niestety, nie całą. Połowę języka i 1/4 dolnej szczęki. Bardzo czyste cięcia, z tego co mi powiedziano. Niestety nigdy nie znaleziono reszty jej ciała. Słyszałem niezliczone ilości relacji o dzieciach. Tak wiele z nich znikało i odnajdywaliśmy je w jaskiniach, wciśnięte gdzieś tam w szczeliny skalne, które były tak wąskie, że wydawało się to aż niemożliwe. Odnajdywaliśmy czasem po nich tylko zgubione buty albo skarpety. Albo dzieci całe i zdrowe, w świetnym stanie fizycznym. Ale dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie widziano je po raz ostatni. Było tak wiele historii związanych z czarnookimi. Chodzili po lesie i wydzierali się w nocy. Udawali dźwięki strumienia albo odgłosy wydawane przez rysie. Jeden facet poszedł nawet do każdej stacji telewizyjnej w pobliżu. Myślał, że będą chcieli go słuchać. Opowiadał im o tym, co go spotkało. Polował na jelenie. Rozbił obóz w dość odległym i mało uczęszczanym terenie. Został obudzony przez drapanie w namiot. Myślał, że to szop albo lis. Aż do czasu, gdy to coś przycisnęło twarz do namiotu. Widział wyraźnie, że to coś miało ludzki nos i usta. Kopnął w to, ale stworzenie zdążyło się cofnąć i uciekło, zanim udało mu się wyjść z namiotu. Oczywiście miał już broń w rękach. Oddał 2 strzały ostrzegawcze. Kiedy odgłos wystrzałów ucichł, usłyszał za sobą trzaśnięcie. Stał tam mężczyzna na skraju obozowiska. Nie posiadał ubrania, ale również nie był zbudowany z ciała. Myśliwy opisał wygląd tego czegoś, że wyglądało, jakby ktoś skonstruował to z przejechanych zwierząt. Surowe mięso, włosy. Twarz tego czegoś tylko trochę przypominała ludzką. Stworzenie otworzyło swoje obwisłe usta i wydało dokładnie taki sam dźwięk, jaki można było usłyszeć po wystrzale z broni myśliwego. Zrobił to 2-krotnie. Potem naśladowało dźwięk rozpinanego zamka od namiotu, a następnie uciekło w gęsty las.
Wczoraj młoda para, która wybrała się na wspinaczkę w skalistą część parku, zgłosiła mi, że widziała coś dziwnego na jednym ze szczytów, które znam bardzo dobrze. Obserwowali przez lornetkę, jak ktoś wspina się na bardzo strome zbocze, znajdujące się jakieś 8 kilometrów od nich. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że mężczyzna nie ma żadnego sprzętu wspinaczkowego ani asekuracji. Kiedy wszedł na szczyt, spojrzał prosto na parę i pomachał do nich w dziwny sposób. Zrobił skłon w przód i w tył, a później zeskoczył ze szczytu. Para nie widziała, gdzie wylądował. Powiedziałem im, że na pewno to sprawdzimy, ale kłamałem. Nawet nie sporządziłem raportu z ich zgłoszenia. Mieliśmy już dziesiątki takich zgłoszeń właśnie o tym zjawisku. Wspinacz jest nam dobrze znany. Nawet nie zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe. Po prostu akceptuję jego istnienie. W mojej pracy dzieje się wiele rzeczy, których nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Długie lata zajęłoby mi zrelacjonowanie wszystkich opowieści, które usłyszałem przez ostatnie miesiące. Ale może jeszcze kiedyś wrócę. Może w innej formie, pisanej. Kto wie, wrócę. Dziękuję wam, że trzymaliście moją stronę i chcieliście słuchać tego, co miałem wam do opowiedzenia. Jeśli idziecie do lasu, proszę zadbajcie o bezpieczeństwo. Weźcie wodę, jedzenie, niezbędny sprzęt, noszyk, latarka. Dajcie innym znać, gdzie dokładnie idziecie i kiedy wrócicie. Nie wchodźcie na nieznane wam ścieżki, chyba że wiecie dokładnie, co robicie. No i najważniejsze, jak je spotkacie, nie dotykajcie ich, nie patrzcie na nie i nie wchodźcie na nie.